czwarte miejsce jest chyba najbardziej nielubianym przez sportowców. To już prawie podium, ale prawie w tym wypadku robi różnicę. Puchar Polski jednak do kolekcji dodany. To był mimo wszystko dobry czas dla baseballu w naszym mieście. Niestety nie udało nam się zająć trzeciego miejsca i zdobyć drugiego medalu w tym sezonie. Przegraliśmy w ostatni weekend 2 razy z drużyną z Kutna, bardzo silną, składającą się z wielu reprezentantów Polski. I zajęliśmy 4. miejsce, przegrywając 3-1 w meczach. Ten sezon był dla nas bardzo ciężki. Wszystkie mecze rozgrywaliśmy na wyjazdach, łącznie z tymi, w których byliśmy gospodarzami. Ale możemy świętować 2 sukcesy. Sukces z piątku, 13 października, dzięki staraniom Barons. W przyszłym roku miasto Wrocław przeznaczy 1 000 000 zł na infrastrukturę stricte baseballowo-softballową w mieście. Dodatkowo udało się zdobyć budżet 250 tysięcy złotych na poprawienie bezpieczeństwa całego obiektu MCS-u Zakrzów. Zdobyliśmy bardzo dużą ilość głosów, bardzo duże poparcie wrocławian na 3 zaproponowane przez nas projekty. Przede wszystkim dokończenie małego boiska do baseballu, do softballu i do slow pitcha na Zakrzowie. Poprawę bezpieczeństwa całego terenu sportowego MCS Zakrzów oraz przywrócenie zlikwidowanego w tym roku naszego zaplecza treningowego na Niskich Łąkach. Także to jest pierwszy duży sukces. Wcześniej był wspomniany już wielki wynik sportowy. Nasi bejsboliści zdobyli krajowy puchar w pięknym stylu. Zasługują na ogromne słowa uznania. Drugim jest zaś zdobycie Pucharu Polski. I dzięki właśnie zdobyciu tego Pucharu Polski zakwalifikowaliśmy się automatycznie do Pucharów Europejskich, na które pojedziemy po roku przerwy. Duży wpływ na nieudany do końca finisz sezonu miały mecze rozgrywane właśnie poza własnym obiektem. Spora liczba wyjazdów, 2 razy większa jak u innych, brak handicapu związanego z grą u siebie, to musiało się kiedyś odbić na formie. 30 meczów rozegraliśmy na wyjazdach w tym sezonie, więc to był bardzo ciężki sezon, najcięższy od bardzo wielu, wielu lat. I dlatego właśnie pod koniec trochę mieliśmy zniżkę formy, dyspozycji, ponieważ drużyny, przeciwko którym graliśmy, grały cały czas u siebie, że tak bym powiedział. I w przyszłym sezonie zakładamy powrót do normalności i pracę u podstaw teraz w przerwie przedsezonowej i przygotowanie tam formy, kondycji i wejście dobrze w następny sezon. Celem ekipy na następny sezon będzie bez wątpienia walka o medale Mistrzostw Polski, obrona krajowego pucharu i godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.